Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj rozmawiamy z panem burmistrzem miasta i gminy Pelpin, panem Andrzejem Stanuchem. Dzień dobry, panie burmistrzu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie burmistrzu, w gminie Pelpin jesteśmy już po sesji absolutoryjnej. Czy wynik uzyskania absolutorium był dla pana już na starcie jasny i przesądzony, czy jednak był jakiś cień wątpliwości co do kwestii tego, jaką decyzję podejmą radni w sprawie udzielenia panu kolejnego absolutorium? Nigdy się nie ma pewności, dlatego że radni to jest 15 indywidualistów. Każdy ma prawo mieć swoje zdanie w tym zakresie. Chociaż opinia zarówno Regionalnej Izby Obrachunkowej, jak i Komisji Budżetu i Komisji Rewizyjnej była pozytywna, to zawsze radny ma prawo mieć swoje zdanie w tym zakresie. Stąd też nie byłem pewien, czy to absolutorium będzie stuprocentowe, czy będą głosy sprzeciwu, głosy wstrzymywania się. Tego się nigdy nie wie. Po prostu trzeba czekać, co przyniesie sesja i jak radni zagłosują. I też tak czekałem po prostu. Zanim otrzymał pan absolutorium, na forum rady została przedstawiona opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania budżetu gminy za rok ubiegły. RIO, czyli Regionalna Izba Obrachunkowa, wytknęła jednak pewne błędy. Czego dotyczyły te błędy? To znaczy może nie błędy, bo uchybienia, które wynikają z rozporządzenia ministra finansów, a konkretnie artykuł 242 i 243. Otóż gmina nie powinna więcej bieżących wydatków mieć niż ma dochodów. U nas niestety wciąż jest tak, że więcej wydajemy niż mamy własnych dochodów. Stąd też Regionalna Izba Obrachunkowa zaopiniowała pozytywnie wykonanie budżetu, jednak z tym zastrzeżeniem, że wydatki bieżące są wyższe niż dochody własne. Oczywiście w przyszłym roku, w 2014, takiej sytuacji już miejsca nie może być. Zresztą za 2013 rok również budżet, który jest realizowany, nie może się zamknąć ujemnie po stronie wydatków bieżących. Pierwsze półrocze bieżącego roku jest już za nami. W jakiej kondycji znajduje się obecnie gmina Pelplin? Jak się przedstawia wykonanie planu wydatków i dochodów na chwilę obecną? No, trudno dzisiaj mówić o tym, jak to się przedstawia, ponieważ sprawozdania za pierwsze półrocze dopiero do gminy spływają i tak naprawdę będzie można wiedzieć dopiero pod koniec lipca. Niemniej jednak można powiedzieć po pobieżnym przestudiowaniu wydatków, że mniej więcej w około 50% wykonane są wydatki. Gorzej jest oczywiście z dochodami, których powinniśmy mieć więcej, natomiast no, to, co jest dla nas najtrudniejsze do uzyskania, to są tak zwane dochody majątkowe, czyli ze sprzedaży mienia. Na dzień dzisiejszy w dalszym ciągu w porównaniu do roku ubiegłego, nie ma zainteresowania kupnem nieruchomości gminnych. Jakie nieruchomości są wystawione na sprzedaż w tym roku? Działki budowlane przede wszystkim, bo to tym jeszcze gmina dysponuje i to staramy się sprzedać. Nie, nieruchomości budynkowych nie mamy, mamy tylko tak zwane działki budowlane. A na dzień dzisiejszy no, brak jest zainteresowania, zresztą nie tylko w obrocie gminnym, ale w prywatnym również jest. No, tak w całym kraju taka tendencja zastojowa, że tak powiem. Wszyscy czekają na lepszy czas. Od 1 lipca bieżącego roku obowiązuje ustawa śmieciowa. Na ostatniej sesji Rady Miasta 25 czerwca pan burmistrz Błęcki powiedział, że do końca ubiegłego tygodnia powinny być dostarczone na wszystkie posesje kosze przystosowane do segregacji śmieci. Jednak dzisiaj na dzień 3 lipca na terenie sporej części gminy tak się nie stało. Co jest z tego przyczyną? Oczywiście przyczyna leży po stronie firmy, która wygrała przetarg, czyli po stronie Starcomu. Przypuszczam, że przerosło ich to zadanie w tym sensie, że pojemniki, które mieli dostarczyć, no, nie są jeszcze również u nich na placu. Mamy zapewnienie, że do 13 lipca wszędzie pojemniki staną. Oczywiście za odbiór i transport, jak i segregację w tym względzie odpowiada firma Starcom, która po prostu nie zabezpieczyła mieszkańców. Także na dzień dzisiejszy musimy śmieci wkładać do tych pojemników, które mamy, a i tak będzie to zaliczone nam jako posegregowane, no bo innej możliwości po prostu nie ma.
Mam taką nadzieję, że do 13 lipca tak się stanie. Jeżeli się tak nie stanie, no to mamy problem. No będzie taki problem, że firma się nie wiąże z umowy i wtedy no, nie chciałbym, żeby się tak stało, bo to praktycznie trzeba byłoby wykluczyć tą firmę i wtedy następną w kolejności wziąć. Ale mam nadzieję, że Starcom stanie na wysokości zadania i do 13 lipca wszystkie pojemniki związane z segregacją odpadów zostaną mieszkańcom dostarczone. Oczywiście nie ma problemu tam, gdzie są te pojemniki przy budynkach wielorodzinnych, bo one zostały do segregacji. Najgorsza sytuacja jest, jeśli chodzi o budynki indywidualne, gdzie no, był jeden pojemnik, a w tej chwili też jest tylko jeden. Nic się nie zmieniło. Nic się nie zmieniło. No i mieszkańcy dzisiaj wszystkich informujemy, że mają do tych pojemników normalnie tak jak dotychczas wkładać śmieci, natomiast no to już rola i zadanie Starcomu, żeby rozliczyć się tak, żeby mieszkańcy nie musieli z tego tytułu ponosić żadnych konsekwencji. Tak jak pan powiedział, przetarg wygrała firma ze Starogardu Gdańskiego Starcom. W przetargu stanęła oczywiście też pelplińska firma Pelkom, która jednak zaproponowała cenę ponad dwukrotnie wyższą niż firma ze Starogardu, która wygrała przetarg. Czy pana zdaniem to właśnie Starcom ze Starogardu rzucił się niejako z motyką na słońce, proponując taką, a nie inną cenę, czy jednak kalkulacja Pelkomu była przygotowana, można powiedzieć, fatalnie, patrząc na to, że zajęła ostatnie miejsce w przeprowadzonym przetargu? Trudno mi mówić o Starcomie, ja nie znam szczegółowej kalkulacji i czy była prawidłowa, czy też nie okaże się w trakcie realizacji umowy. Natomiast jeśli chodzi o firmę Pelkom, to nie dalej jak dzisiaj mieliśmy zgromadzenie wspólników, gdzie był przedstawiany między innymi problem złożenia oferty przez Pelkom i zostało to szczegółowo wyjaśnione. Firma Pelkom złożyła ofertę prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi cenami. Czyli przedstawiała kalkulację, na którą oczywiście, że tak. Jedna rzecz, której firma Pelkom nie mogła przedstawić, to jest zaciągnięcie kredytu na zakup tak dużej ilości pojemników, no bo tylko mogli z kredytu to kupić, bo przecież nie mają takich środków wolnych, a jeżeli kredyt, no to też trzeba było i koszty kredytu wliczyć. Stąd też żaden bank nie zdecydował się na współpracę w tym zakresie. Czyli zastrzeżeń do pelplińskiego Pelkomu pan jako burmistrz nie ma? Nie, po dzisiejszym, zresztą wcześniej też oczywiście zarząd przedstawiał nam kalkulację, ale dzisiaj ta kalkulacja została przedstawiona zarówno na zgromadzeniu wspólników, w którym uczestniczyła Rada Nadzorcza, jak i też Związek Zawodowy Solidarność, Rada Pracowników, a więc no, całe gremium odpowiedzialne za funkcjonowanie przedsiębiorstwa i zarząd przedstawił szczegółowo kalkulację, jak była skalkulowana oferta i oferta została przygotowana prawidłowo. Natomiast czy Starcom poradzi sobie z tym? No mam taką nadzieję, że tak, no, skoro taką ofertę złożyli, no to to jest ich problem oczywiście, żeby to zrealizować tak, żebyśmy my byli zadowoleni z ich usług, no i oni, żeby finansowo wytrzymali. Wspomniał pan o związkach zawodowych, sprawach pracowniczych. Po wprowadzeniu reformy śmieciowej niestety bezrobocie w gminie Pelplin powiększy się. Tak może być, chociaż nie przesądzałbym do końca. To też jest zadanie przede wszystkim zarządu spółki. Dzisiaj, tak jak wspomniałem wcześniej, było zgromadzenie wspólników. No, wspólnik jest jeden, czyli gmina, ale poprosiłem na to zgromadzenie, poprosiłem na spotkanie również Związki Zawodowe i Radę Pracowników, żeby ich poinformować dokładnie o tym, co się stało, jakie jest stanowisko gminy w tym zakresie. Natomiast po tym spotkaniu odbyło się robocze spotkanie Zarządu Związków Zawodowych i Rady Pracowników, na których miały być omówione kwestie związane z sytuacją, jaka tylko jest. Być może będzie tak, że będzie musiało 20 pracowników odejść, a być może część z nich zostanie zatrudniona na innych stanowiskach. O jakiej części mówimy? Powiem tak, to jest pytanie, które trzeba zadać zarządowi, bo to zarząd odpowiada za przedsiębiorstwo i stosowne kroki podejmuje, czy też zawiadomienie najpierw związków, rady pracowników,
przygotowania wspólnej strategii razem ze związkami zawodowymi, co będzie dotyczyło losów pracowników, jak i też szukanie oferty pracy w ramach przedsiębiorstwa, jak i poza przedsiębiorstwem dla pracowników. Więc myślę, że to trzeba rozmawiać z zarządem. Jest za krótki czas, no bo dzisiaj mamy 3 lipca, a od 1 lipca obowiązuje ustawa, więc w ciągu 3 dni można co najwyżej poinformować pracowników o tym, co się stało. Natomiast teraz jest czas dla zarządu, żeby przygotowywać rozwiązania sytuacji, jaka w Qualcommie jest. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.